Witam Was w kolejnym odcinku z gry Cry of Fear. Będziemy przekupować ostatnią rzecz, czyli tutaj dokładnie, bo inne rzeczy, 7 rzeczy już przekopaliśmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zostało nam ostatnie. Chociaż tutaj też jest X. To dobra, to się zobaczy najwyżej. To tędy przechodzimy. I szukamy. Po prawej. Jeszcze się upewnię. Tędy, tędy i tędy. Z tym będzie najtrudniej pewnie, ale dobra. A, no tak, muszę odblokować drzwi po tamtej stronie. Tylko gdzie te drzwi? Przez które przechodziłem. No to nie te. No. A to gdzieś tutaj musiały być. Tutaj nie. O, to te. Dobra, już myślałem, że nie mogę przejść, bo klikałem kilka razy. No patrzcie, no kurde, już jest koleś. A ja myślałem, że jesteś friendly, no kurde, no. Się pomyliłem. Dobra, idź pan zablokował. Bądź zablokowany. Dobra, zablokowałem go, tylko że w takim miejscu, który ja chcę przejść. Dobra, przejdę, zgarnę tych kolesi obok siebie. Ten dalej idzie. Nie wiadomo gdzie. Taś, 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 taś. Weź się trzeciego też, żeby się nie zgubił. Zaś ten trzeci, no panie. Zablokował się o krzaki. Serio? Ja to mam dobry, ja to mam farta, prawda? Nie, nie, mógł się zablokować przez drzwi, które chce przejść. To było najlepiej. Dla niego. Dobra, jak wejdę i wyjdę, może się źle startują wszyscy. Dobra, ciśniesz, Marian, ciśniesz? O, rozwal, to ja pierdzielę. No. Ale ta deska była wytrzymała. Dobra. Na wszelki wypadek, żeby mieć drogę do wyjścia. Drogę ucieczki. Jeszcze sobie raz sprawdzę, gdzie to dokładnie jest, bo oni się zaraz pójdą gdzieś dalej, więc będę mieć spokój, prawdopodobnie. Na tym zdjęciu kilka kroków, okej. Jeszcze upewnię się. Dobra. Serio? Uciekaj! Aha. Czyli...
Czyli poszedłem po ammo. Dobra, dobra. Chociaż tego w ogóle nie sprawdziłem. Tak mi się wydaje zresztą. A nie, tu tak, dobra. Na to. To było tutaj. Dobra. Dobra, to sprawdzę jeszcze raz tą miejscówkę. Może być na serio to dalej. Nie zapisałem, prawda? A nie, co ja pierdzielę, nawet nie ma nigdzie zapisać. Serio, aż tak mi daleko waliło? No tak, bo tutaj jest zapis. Ale tym razem z karabinem pójdę. Dobra. Dobra, chodź tu. Kajta łopata, tutaj. Dobra, przechodzimy. Przechodzimy, przechodzimy, tylko... Dobrze, tam się nie przychodzą. To było nieciekawie. Dobra, musimy iść po tą łopatę, niestety. Dobra, niestety musimy jeszcze raz to wszystko przeszukać. Dobra, pamiętam mniej więcej te miejscówki. Tutaj jedno. Da, pamiętam to. Tutaj drugie. Ale te wszystkie miejsca się ze sobą tak mieszają, że czasem nie wiem, gdzie mam pójść. Tu jest trzecie. Jeden, dwa, trzy. Teraz tędy. A nie, tam sprawdzałem? Nie, nie sprawdzałem. Dobra, tu jest czwarte. Puste, oczywiście. 1, 2, 3, 4. Teraz piąte. Jest. Jeszcze 3. Szóste, siódme, ósme. 1, 2, 3. A, tego nie sprawdziłem. Nie, to sprawdziłem, to jest ok. Kurde, co mi się tak miesza? A to? Dobra, jest. A, czekajcie. Tego. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
To jeszcze sprawdzę. Okej, okay. 6, czyli jeszcze 2. Czyli tak jak wtedy, jedno tu, jedno tu. Z tym jednym będzie dosyć łatwo. Proszę, bądź tu safe gdzieś. Się troszeczkę zdenerwuję. Nie, proszę cię, nie blokuj się. To się nudne robi. Jak tak, to się wszystko blokują, a jak tak, to przez drzewo przeszedł. Gdzie ten trzeci? Nie, niech... Szybko, kop, 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 kop. Dobra, ci się zablokowali? Zajebiście. Nie, oni idą. Rozwal to. Ja pierdzielę. Panie, nie prowokuj mnie pan. Nie rozumiem czasem. Jedna deska pójdzie na raz, druga na 10 razy. A czasem musi nawet na więcej. Zablokowaliście się, prawda? Dokładnie. Zawsze musi ten jeden najważniejszy się zablokować. Wejść całkowicie. A nie mogą ci się zablokować o to na przykład. O, dokładnie. Panie, weź pan spieprze już stamtąd. Fak, biegać nie mogę. Szybciej ciśniesz, ciśniesz, ciśniesz. No. Dobra. Jeszcze raz na wszystki wypadek. Dobra, wszystko tutaj przeszukałem. Wszystko to, co mogłem przeszukać, przeszukałem. No, tutaj. Tutaj jest jakiś X, ale. Dobra, sprawdzę na wszelki wypadek jeszcze raz. Żeby mieć stuprocentową pewność, że niczego nie przeoczyłem. Ale szybciej jakoś idzie. Dobra, wszystko przeszukałem, wszystko. Teraz gdzie mam iść? Żadnego kluczyka nie było, nic. A może cofnąć mam się? Chociaż tutaj jeszcze sprawdzę na wszelki wypadek. Tam na górze był safe. Tutaj w sumie też powinien być, ale zniknął. Jak się tam wtedy wpieprzyłem? W ogóle nie pamiętam. A, dobra, tamtędy, okej. Okay. Ale jeszcze sprawdzę tą miejscówkę. Zapiszę na wszelki wypadek. I kurde, nie mówcie mi, że znowu mam latać jak idiota, bo to wszystko się znowu miesza. I tak naprawdę nie ma nic pokazane, gdzie ja mam iść.
W ogóle nic nie ma. Mogę tak naprawdę chodzić sobie po całej mapce. A nic mi to nie da. Ty, właśnie to jest najgorsze. To jest, że mam gdzieś iść, ale nie pokażę gdzie i jest otwarty świat. Nie, tutaj raczej nie, bo tutaj tak, tak nic nie było. Właśnie to jest dla mnie najgorszy, otwarty świat. Mam gdzieś pójść, ale jeszcze nie pokazują gdzie. Jeszcze rozumiem, jak było, byłaby mniej więcej jedna droga plus dodatkowe jakieś przejścia. To wtedy to tak, wtedy to już wiem, gdzie iść. Ale tam, gdzie się okazuje, że i przechodzę z 2 godziny, a potem się okazuje, że mogę się cofnąć 5 minut, to co przyszedłem w 2 godziny, to trochę kiepsko. Bo wtedy zataczam koło i nie wiem tak naprawdę zbytnio, którędy mam iść. Dobra, ale cofnę się, chociaż... Czekaj, tam było coś potrzebnego. Wtedy w tej szkole wzięliśmy jakieś korki. Podłączyliśmy do czegoś. A potem to jest, było nam potrzebne, żeby otworzyć drzwi. Tylko, że za cholerę ja nie pamiętam, gdzie to było. Jak ja tego nienawidzę, takich. Dobra, czekajcie. Chwilę się zastanówmy. Jak w ogóle do... Właśnie. Aha. To raczej już, to już raczej łopaty nie odzyskamy. Dobra, nieważne, bo to dziwnie wyglądało. Jaki... Kurde, Nimbus 2001. Jak się dostaliśmy w ogóle do szpitala? Znaczy nie do szpitala, tylko do szkoły. Bo to było... stacja... stacja metra, tam wpieprzyliśmy te korki. Ale teraz by się po co je wyjąć i włożyć do tych, tylko że tak naprawdę ja w ogóle za chorele nie wiem jak. Ale to oczywiście są tylko domysły. Wiecie co, pierdziele, to cofam się i tyle. Panie! Tam były jakieś drzwi? Dobra, wtedy sejwowałem sobie. Wiecie co, pierdzieli, zapiszę sobie na wszystki wypadek. A dobra, tu jest safe. Wrócę się po to. Otworzę drzwi i może tam coś będzie w końcu, jakaś odpowiedź. No, a bardzo bym chciał. Specjalnie zapisałem go, gdybym zginął. Z czego mi się wydaje, że raczej zginę. Ale się najwyżej zobaczy. Żyje? Dobra, nieważne. Czekaj, jeszcze raz pobiegnę, bo tak na szybko otworzyłem drzwi, ale nie wiedziałem, że coś będzie na dole. Ciekawe, czy można je zabić jakoś. Dobra, to co poniosłem, to poniosłem. Potem jakoś powgłówkuję, bo to
cofanie się w miejsca, które już przechodziłem całkowicie, żeby po prostu jeszcze raz, to dla mnie taka nieciekawa zabawa, bo to będzie zabawa robi kółko, a potem jeszcze coś innego przeszukuje, co nie przeszukałem wtedy, bo się potem okaże, że te wszystkie drzwi, które były zamknięte przez całą grę, no to ja będę jeszcze przeszukiwać. A wtedy to było całkowicie pojebane, bo by mi się pierdzieliło powoli. To było trochę kiepskie, ale dobra. Najwyżej sobie ogarnę sam mniej więcej jak chodzić i tak dalej. Ale dobra, żeby nie przedłużać. A więc to było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. Nara.